Jak umyć pojemnik na brudną wodę? Więc tak, wylewamy sobie jego zawartość. Wylew w pierwszy sposób. Do pojemniczka wkładamy sobie chusteczkę nawilżoną. Zalewamy wodą. I robimy shake, shake, shake. Tutaj można sobie zasunąć te dziurki, żeby woda nam nie pryskała. I tak sobie shake'ujemy. I pojemnik jest fajny i czysty. Jeszcze można przepłukać. I pojemnik jest czysty. Drugi sposób. To ryż. Kupujemy trochę ryżu do pojemnika. Zalewamy wodą. I to samo. Wstrząsamy. Wylewamy. Pamiętajcie, żeby dobrze wypłukać ten ryż, żeby cały, żeby nie został nam w pojemniku. Pamiętajmy jeszcze, że tutaj w klapce też trzeba wypłukać, ale oprócz tego tutaj też się znajduje filtr. Podnosimy tutaj tą klapkę i tu w środku znajduje się filtr. Też go wyciągamy. Należy go raz na jakiś czas umyć. I oprócz tego fajnie tutaj wymyć w środku te wszystkie zakamarki. Ja do tego używam szczoteczki do zębów. Pamiętajcie, żeby ten ryż cały się tutaj stąd wydostał, żeby nam tu nie został. Jakiś czas można również ściągnąć, można ściągnąć też tą szczelkę i też ją przepłukać. Jeszcze mamy tutaj dwie dziurki. W jedną na pewno nam użyję sobie patyczków, żeby tutaj też dotrzeć do tych dziurek, ile się da. Przemywamy, montujemy filtr klapkę, uszczelkę. I nasz pojemnik na brudną wodę jest czysty.